Dobry wieczór. 12 z tych 96 wspaniałych osób, które zginęły, które zamordowano w Smoleńsku, znałem dobrze. Z kilkoma z tej dwunastki byłem zaprzyjaźniony. Bardzo brakuje niektórych z nich, na przykład przede wszystkim pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego zapamiętałem z takich spotkań wieczornych, nocnych w Belwederze, gdzie rozmawialiśmy o różnych sprawach i gdzie wykazywał się genialną pamięcią. Pamięta wszystko, na przykład wszystkie klasy, w jakich był podczas nauki szkolnej i także grupy podczas studiów. Pamiętał, gdzie kto siedział, różne anegdoty przytaczał o tych osobach. Pamiętał wszystko. Był znakomitym znawcą historii. Zawsze odnosił się do różnych historycznych faktów. No i pani Maria, wspaniała, ciepła kobieta, zawsze mnie fascynowało, jakie sympatyczne określenia, zdrobnienia wymyślają na siebie, kiedy rozmawiali, kiedy pan prezydent przedłużał spotkania. Pani Maria dzwoniła i bardzo pieszczotliwie pytała, ale jednak stanowczo, dlaczego nie wraca do domu. I pan prezydent Lech Kaczyński też wymyślał wtedy takie pieszczotliwe określenia, żeby się jakoś wytłumaczyć. To jest program Polityka na deser. Dzisiaj trochę inaczej zaczynamy. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Krzysztof Fezet. Dobry wieczór państwu. Pamiętam ja z kolei ten dzień, no bo trudno zacząć inaczej niż od osobistych jakichś wspomnień. Pamiętam niesamowity wstrząs, jaki przeżyłem, kiedy włączyłem telewizor i na pasku ukazała się ta wiadomość. Może wcześniej był komunikat, ale ja to poznałem z takiego typowego paska telewizyjnego. I pamiętam swoją pierwszą myśl i pamiętam też swoje pierwsze słowa. I to były dwa słowa. Zabili ich. I z kim bym wtedy nie rozmawiał, a byli to znajomi z bardzo różnych światopoglądów, różnych środowisk, wszędzie ta nuta, no może niepewności oczywiście, ale takiego przekonania, że to nie jest żadna katastrofa lotnicza, że to nie jest żaden przypadek, nie spadają samoloty od tak, już nie mówiąc o tym, co działo się potem, będziemy jeszcze o tym rozmawiać, nie mówiąc już o tym, że żadna brzoza nie przetnie żadnego skrzydła żadnemu samolotowi, zwłaszcza takiemu pasażerskiemu. Pamiętam to i to moje następne wspomnienie to z kolei krakowskie przedmieście, na które trochę szedłem z najbliższymi jak zombie. Nawet nie bardzo wiedząc, gdzie idę, nogi mnie poniosły na krakowskie przedmieście pod Pałac Prezydencki. Okazało się, że jest już nas tam całkiem spora grupka, było wtedy ze 100 osób, potem to się zamieniało w liczne tysiące, no 180 tysięcy ludzi potem żegnało parę prezydencką, kiedy już były wystawione trumny z ciałami. I kolejna, ta trzecia myśl brzmiała tak, dlaczego, skoro wszyscy, z którymi rozmawiam, a powtórzę, ludzie o naprawdę różnych zapatrywaniach politycznych, dlaczego, skoro oni wszyscy dywagują o tym, jak to się stało, jak do tego doszło i kto za tym stoi, dlaczego środki masowego przekazu w zdecydowanej większości idą w zupełnie drugą stronę, to znaczy idą w tę stronę, żeby czasem nie użyć tego strasznego słowa na Z typu zamach. To słowo, za to słowo wtedy można było po prostu być wyłącznie przez media napiętnowanym. No a potem już ruszył cały ten przemysł pogardy, który już działał wcześniej przez parę dni, powiedzmy, to się trochę uspokoiło prawdopodobnie ze strachu tych, którzy być może wiedzieli coś więcej, a być może mieli jeszcze wtedy jakieś sumienia i coś na kształt wyrzutów, że można to było jednak inaczej zrobić, w sensie utrzymywania stosunków z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, bo przecież ten przemysł pogardy działał już wcześniej. W każdym razie ta pierwsza myśl to było zabili ich i raczej ta myśl się kierowała w stronę Putina. I dlaczego o tym mówię? Bo dość przerażające jest to, że to wciąż ten sam Putin rządzi Rosją i jeszcze bardziej przerażające jest to, że ten sam Donald Tusk, który oddał śledztwo w sprawie pary prezydenckiej 94 osób, w tym także swoich przyjaciół, temuż Putinowi, ten sam Tusk też rządzi teraz Polską. Ja natomiast pamiętam najbardziej to, co ci ludzie, których znałem lepiej, wnosili.
bo to były fantastyczne rzeczy. Pani Anna Walentynowicz na przykład. Kobieta, która miała wariograf w oczach. Ona spojrzała na człowieka i od razu wiedziała, z kim ma do czynienia i w zasadzie nigdy się nie myliła. I miała taki uścisk dłoni, że wszystkie mięczaki to by padły na kolana pod wpływem tego uścisku dłoni. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego, fantastycznie oddany swoim dzieciakom, zbudował dla nich wielkie akwarium, 660 litrów z całą fauną, florą z Amazonii. I fascynował się tymi stworzeniami i roślinami właśnie. Był absolutnym ekspertem. Zawsze marzył, żeby tam pojechać, a nigdy mu się nie udało. Pan profesor Janusz Kochanowski, były rzecznik praw obywatelskich. Fantastyczne angielskie poczucie humoru. Takie wprost z Monty Pythona. Był konsulem generalnym w Londynie przez kilka lat, więc nic dziwnego. I takie poczucie humoru, że mina Buster Keatona i niezwykłe wypuszczanie czy podpuszczanie ludzi, przy tym ogromna wiedza prawnicza. Pan Paweł Wypych, minister u pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego miłość do 2CV-ki, czyli tego samochodziku, łączyło nas to. Rozmawialiśmy zresztą o tym. On był zielony, żaba na niego mówili, bo ja 2CV-ką jeździłem podczas wakacyjnych prac za granicą w czasach studenckich. I ta jego 20-ponadletnia 2CV-ka to było coś absolutnie fantastycznego. I mógłbym tak wymieniać kolejnych ludzi, którzy wnosili coś niebywałego w tę polską politykę, takiego spokojnego, kompetentnego, na luzie, z poczuciem humoru, i już to nie wróci. Już nie będzie można o tym na bieżąco rozmawiać, tylko pamięta się to, a pamięta się naprawdę bardzo mocno. Tak, i to, co jest, to, co było i nadal jest i będzie szczególnie bolesne, czy jeszcze bardziej dotkliwe, to fakt, że przecież polecieli złożyć hołd polskiej elicie, polskim oficerom zamordowanym przez Stalina i jego przybocznych. No i zginęli, powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt rozsądny nie powinien mieć dzisiaj wątpliwości, zginęli również z rąk sowieckiego, postsowieckiego oprawcy. Trudno nazywać go rosyjskim, bo jako kagiebista przecież całe swoje życie raczej jednak oddał Związkowi Radzieckiemu. Widzimy, co się dzisiaj dzieje. Warto też młodym ludziom uświadamiać, jeśli nas oglądają, że tak jak powiedziałem, to jest wciąż ten sam Putin. Jeśli dzisiaj sobie przypomnimy tamte lata, część z państwa tego może nie pamiętać, to, co się działo 14 lat temu, kiedy nas przekonywano, że ten sam Putin, który już wtedy był oprawcą i mordercą, już wtedy wydał na śmierć choćby marynarzy na Kursku, nie pozwalając zachodnim jednostkom podpłynąć do łodzi podwodnej, która po prostu tonęła, marynarze tam się rosyjscy dusili. Słyszeliśmy, że są niesamowicie przydatni, że są pomocni ci Rosjanie. Pani Ewa Kopacz wychwalała Putina wtedy a propos tego śledztwa. Ale jeszcze cofając się jeszcze o jakiś moment, to przecież Radosław Sikorski dziś znowu, to już ten trzecie, to trzecie ogniwo, które mamy takie samo jak wtedy, jest szefem resortu spraw zagranicznych, wiedział po 15 minutach już, kto zawinił, wiedział, że to byli polscy piloci. Potem mówił również jako szef polskiej dyplomacji o tym, że wrak już nie jest dowodem w sprawie, choć ten wrak był przez Rosjan niszczony. Czyli z jednej strony słyszeliśmy, że jest niesamowita pomoc. Pani Kopaczowa selfie w prosektorium sobie robiła. To dziś się chyba nikomu już nie powinno mieścić w głowie. Ona teraz jest polską eurodeputowaną. Pan Tusk, który dawał się nabierać na szopki, uczestniczył w tym. Taka była putinowska szopka w namiocie, kiedy Putin spotykał się z generałami. Nieprzygotowany i tam, totalnie, nie wiedział wiesz nic. Wiesz co, Staszku, tak, tylko to jedna rzecz, ale do pewnych rzeczy człowiek się przygotowuje całe życie. Człowiek, nie mówię nawet o premierze, no, czy o polityku. Człowiek w pewnych sytuacjach reaguje troszkę inaczej, niż zareagował człowiek wrażliwy, no poszerzę to pojęcie, niż zareagował wtedy Donald Tusk. Bardzo wymowny był tekst Witolda Jurasza, byłego dyplomaty, który mniej więcej pół roku temu zdecydował się opisać, jak wyglądała sytuacja zaraz
po tragedii w Smoleńsku i w tym tekście napisał czarno na białym, że było kompletną fikcją powtarzanie Polakom, że Rosja jest pomocna, że to nasi przyjaciele, że oni nam pomogą rozwiązać te sprawy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko robili, bo już żeby było odwrotnie. Było dokładnie odwrotnie. No słynna sprawa, kiedy Jarosław Kaczyński jechał już na to miejsce i wyprzedzał go ruski autobus z Donaldem Tuskiem na pokładzie. Ja rozumiem, że nie Tusk kierował tym autobusem, ale kiedy wysiadł z tego autobusu, należało coś na ten temat powiedzieć, znaczy stanąć po polskiej stronie. Tymczasem po tamtej drugiej stronie, właśnie po tej stronie no, rządowej wtedy, warto przypomnieć, wicepremierzy wtedy, pan Pawlak i pan Schetyna również nie bardzo działali w te sprawy. Znaczy nie znalazł się ani jeden sprawiedliwy, który by powiedział, choćby wtedy, nie oddajmy Rosji tego śledztwa. Przecież wiemy już, że coś się stało prawdopodobnie na wieży, wśród tych kontrolerów. Tam panował taki bardach, delikatnie mówiąc bardach, że albo udawano, że jest. Albo udawano, że jest. No ale jak można oddawać facetowi, co do którego wszyscy wiedzą, że jest mordercą, zabójcą, dzisiaj to jeszcze bywa nazywany zbrodniarzem wojennym po tym, co się dzieje na Ukrainie, co się działo zresztą w Groznym, w Czeczenii i tak dalej, w Gruzji. Jak można było mu oddać śledztwo i to pod pretekstem tego, że będziemy teraz korzystać z konwencji chicagowskiej, a konkretnie nawet nie z całej konwencji, tylko z jednego artykułu. I wymusili to Rosjanie. Krótko mówiąc, Polska, bardzo to brzmi źle, poddała się wtedy. Niestety się poddała. Jest jeden argument absolutnie nie do zbicia. W dziejach lotnictwa pasażerskiego na całym świecie nie zdarzyła się tego typu historia, żeby zginęła tak liczna elita państwowa z prezydentem, z całym dowództwem armii i to dowództwem natowskim. Nie zdarzyła się. Tak. Jeśli takie rzeczy się nie zdarzają, to zaraz zaczyna się, pojawiają się pytania, a dlaczego wtedy się zdarzyło? No i odpowiedź jest prosta, bo musiało się zdarzyć. Tak. To, że jeśli coś jest przypadkiem, skumulowaniem się czegoś, to by były precedensy. Nie było. Otóż to. Natomiast, zdarzały się też rzeczy, które się wcześniej nie działy i nie działyby się chyba w żadnym innym cywilizowanym państwie. To znaczy ten przemysł pogardy, który natychmiast ruszył wobec ofiar, głównie wobec Lecha Kaczyńskiego i polskie media. Polskie media, które czasami próbują nam się przedstawiać jako media, no, które szanują przynajmniej polską rację stanu. Pamiętasz te wszystkie debeściaki w TVN? A. Jak nie wyląduje, to mnie zabiją. Wszystko dzisiaj podzieliły się fejki. Pamiętam rozmowę Moniki Olejnik z gościem, kiedy ona tłumaczyła, że jej bardzo dobry znajomy widział taśmę, na której jest nagranie z kłótnią kapitana Protasiuka z generałem Błasikiem. To jest historia niestety polskiej hańby. Przepraszam, że mówię polskiej, no ale wciąż żyjemy w jednym kraju. Jednocześnie polskiego honoru, bo znaleźli się też ci, którzy od początku próbowali walczyć o dobre imię tych ofiar. To jest nie do pomyślenia dzisiaj być może dla młodych ludzi, że nie trzeba było wtedy, znaczy, że trzeba było walczyć o honor tych, którzy polegli z rąk oprawcy. To dajmy może teraz na chwilę głos panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. My dzisiaj pamiętamy o nich wszystkich i o polskich oficerach, którzy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu i o tych, którzy tamtego strasznego dnia, tamtą straszną sobotę 10 kwietnia 2010 roku lecieli, by oddać im hołd i także oddali swoje życie za ojczyznę, tak mówimy, w służbie dla ojczyzny. Wieczna pamięć, cześć i chwała bohaterom, ale wieczna pamięć także wszystkim tym, którzy służą Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy dzisiaj oddają pamięć i hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Nie zapomnę tej sceny na lotnisku Chopina, kiedy przyjeżdżały kolejne trumny, taki większy transport był i był tam pan Bronisław Komorowski, który jako marszałek Sejmu objął funkcję PO prezydenta. Notabene, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, zanim ostatecznie potwierdzono zgon prezydenta. Oczywiście, że prezydent nie żyje. Tak. Już musiał położyć rękę na tym wszystkim i pamiętam uśmiechy, ale nie takie uśmiechy przypadkowe, no bo przecież wiadomo, że to się zdarza, ludzie sobie rozmawiają, tylko piknik po prostu.
piknik przy okazji tych trumień, czyli coś absolutnie potwornego. Miałem wtedy, no dumny jestem z tego, okazję razem z Rafałem Ziemkiewiczem komentować przez kilka godzin to, co się działo w Telewizji Polskiej. To jakieś, ktoś zapomniał, żeby nas odłączyć od głosu. I to i wtedy potem różni ludzie i do Rafała, i do mnie się zwracali, że po raz pierwszy od lat usłyszeli, kim naprawdę był pan prezydent Lech Kaczyński i jak, jaka jest różnica między tym, bo mówiłeś o tym, tym programem nienawiści, a rzeczywistością. Była tak kolosalna, tak, że ludzie nie mogli uwierzyć, a no, większość nie ma czasu na analizowanie. Tak, może przyjąć albo odrzucić te rzeczy. Tak, tak, tak. No ale wspomniałeś nazwisko Komorowski. No warto przypomnieć, że jego bardzo dobrym przyjacielem jeszcze z lat polowań był niejaki Palikot Janusz, który przecież organizował no coś tak potwornego, i to wszystko było potworne. Czy po pierwsze od momentu, kiedy, a był wtedy w najwyższych władzach Platformy Obywatelskiej, organizował jakichś ludzi na krakowskim przedmieściu, którzy potem tym modlącym się ludziom, którzy naprawdę chcieli wspomnieć i uczcić pamięć tych ofiar tej strasznej tragedii, tam sikano do zniczy. Już nie chcę tego wszystkiego przywoływać, ale były dowcipy. No, przepraszam, jeśli ktoś z państwa poczuje się urażony, o kaczce po smoleńsku, o krwawej Mary, o zimnym Lechu. I to, co było najbardziej obrzydliwe, bo zawsze trafi się taka kanalia w każdym społeczeństwie i w każdej, być może chyba nie w każdej partii jednak niestety, a może stety właśnie, to, że to było podkręcane jeszcze na przykład przez Gazetę Wyborczą. Tego nie jestem w stanie zapomnieć redakcji Adama Michnika po wsze czasy, nie mówiąc już nawet o tym słynnym apelu Andrzeja Wajdy, kiedy już każdy normalny Polak wiedział, że Rosjanie po prostu mają gdzieś to śledztwo, mało tego, tuszują przeróżne sprawy. Potem się dopiero dowiedzieliśmy jeszcze o zamianie ciał i tak dalej, i tak dalej. I wtedy apel Andrzeja Wajdy i Gazety Wyborczej, żeby w ramach podziękowania Rosjanom iść na cmentarze sowieckich morderców, bo to byli też mordercy, i palić tam znicze. Lista tych, którzy się podpisali pod tym apelem o to palenie zniczy sowieckim najeźdźcom, no to jest lista hańby. Ja pamiętam te sceny. Ja nieprzypadkowo wspomniałem o panu prezydencie Komorowskim, dlatego że to jest potworny kontrast między tym, jakim prezydentem był profesor Lech Kaczyński, jakim prezydentem jest Andrzej Duda. Chodzi o powagę, sprawowania urzędu i majestat Rzeczpospolitej. To się widzi na pierwszy rzut oka. I coś, co jest właściwie nie wiadomo czym. No niestety tak, niestety tak. No, duże rzeczy można by oczywiście wymieniać, bo tak jak powiedziałem, dla mnie to jest taka historia hańby, ale hańby pokonywanej przez ludzi honoru, że przypomnę tylko nazwisko pana Antoniego Macierewicza, po którym dzisiaj człowiek również na samocha, czyli Hołownia Szymon, marszałek Sejmu, okrutnie się próbował przejechać, używając jakichś etycznych argumentów. Widać było, że pan marszałek, będziemy jeszcze o nim rozmawiać i o tym, jak to dzisiaj, zapomniał o tym, że zginęła również pod Smoleńskiem para prezydencka. Pan marszałek ewidentnie dał się dzisiaj poznać jako wybitny uczeń szkoły TVN-owskiej właśnie, bo ten przemysł pogardy płynął stamtąd, płynął z Gazety Wyborczej. Dość jeszcze tylko przypomnieć a propos pogardy nazwisko Czuchnowski. Jest taki dziennikarz wciąż pracujący w Gazecie Wyborczej, który, jak dziś pamiętam, dwa razy czytałem ten tekst i nie mogłem uwierzyć, że to napisał polski, a nie sowiecki czy rosyjski KGBista. Pisał ze szczegółami o tym, jak wyglądały te ciała ofiar potem w tym smoleńskim błocie, w którym no, pozostawił je obecnie urzędujący premier. To wysłuchajmy jeszcze pani Małgorzaty Wasserman, córki Zbigniewa Wassermana, który tam zginął, bo ona też jako jedna z najdzielniejszych broniła honoru tych, którzy tam zostali zamordowani.
My jesteśmy teraz w parku, bardzo niedaleko nas są skwery Pawła Adamowicza. Nie przyszłoby mi do głowy, żebym miała protestować, że ktoś chce nadać danej części tego parku czy alei nazwę imienia prezydenta, który nie żyje, Pawła Adamowicza. My w drugą stronę spotykamy się z tym nagminnie. Proszę popatrzeć, myślę, że w żadnym cywilizowanym kraju to byłoby naturalne, może inaczej, że jeżeli zginął prezydent i najważniejsi ludzie w państwie ze wszystkich dziedzin, to są obchody ekstrapaństwowe, zawsze organizowane i to jest naturalne, że jakby to jest coś bardzo ważnego. No i te obrzydliwe, powtarzające się zapowiedzi prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Kiedy to on nie upamiętni pana prezydenta i nic się nie dzieje? Właściwie to powiedziałbym cynicznie, że lepiej, żeby pan Trzaskowski nic w tej sprawie nie robił. Zwłaszcza, że była przez krótki czas ulica, tylko przecież ją i potem to, na zasadzie kasty sędziowskiej, ją po prostu naczelny tam sąd administracyjny. No bo Armia Ludowa jest ważniejsza przecież. Tak, Armia Ludowa okazała się być ważniejsza. Pamiętam też takie, no to nie są drobiazgi oczywiście, to są kamienie milowe polskiej niepodległości jednak, lub jej braku akurat. Kiedy dowiadywaliśmy się z kolejnych przecieków, potem dopiero, jak to na przykład posiedzenie komisji pana Macieja Laska, dziwnym trafem, to jest ten człowiek, który teraz ma się opiekować CPK, choć nie powinien się w Polsce niczym absolutnie już opiekować, niczego nadzorować, jak tam ustalano, żeby raport rosyjski, już ze śledztwa, oddanego Ruskim. A to chyba Jerzy Miller jeszcze jako... Też, owszem, tak. Jeszcze był pan Edmund Klich w tym wszystkim przecież, i żeby ten raport się nie różnił specjalnie polski od rosyjskiego, bo a to nawet, będzie że nie głupio wolno wyglądało. Dopuścić do tak, tego. Bo to będzie źle wyglądało i tak dalej, i tak dalej. No warto też jeszcze przypomnieć, że akurat pan Donald Tusk, obecnie urzędujący premier RP, w momencie ogłaszania potwornie kalającego polskie imię i polską godność, i godność również kolejnej ofiary, czyli generała Błasika, on wtedy przebywał na nartach, po prostu w Dolomitach pojechał do Włoch, tak, uciekł. Jeździł sobie na nartach. Powiedzmy sobie szczerze, uciekł po prostu. Tak, bo to jest też historia dezercji, dezercji tylko nie państwa polskiego, tylko polskiego tamtego rządu. Ta ucieczka miała ogromne konsekwencje, bo szef rządu powinien wtedy, no wiadomo, kto pełnił funkcję prezydenta, pan Bronisław Komorowski, kto, nie, już może nawet był prezydentem, kto był premierem, i ten głos rosyjski, sowiecki poszedł w świat i nikt po polskiej stronie odpowiedniej rangi temu nie zaprzeczył, nikt tego nie zdewaluował, bo pan Donald Tusk uciekł, a prezydent, już nie pamiętam, czy prezydent, czy PO prezydent, nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia. To jest coś niebywałego. Wyobraźmy sobie jakikolwiek demokratyczny kraj, gdzie dochodzi do takiej tragedii i aktualne władze tego państwa robią, odwracają się plecami. Ich to nic nie obchodzi. Uciekają, tak, uciekają. Niedługo będziemy państwu pokazywać, jak tylko się zacznie, to oczywiście natychmiast się tam przełączymy na żywo na krakowskie przedmieście, gdzie zebrani oczekują na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w 14. rocznicę tragedii w Smoleńsku. No to krakowskie przedmieście wiele widziało po tym, co się stało. Najpierw widziało morze kwiatów, potem, jak już powiedziałem, 180 tysięcy ludzi żegnało parę prezydencką. Niektórzy ludzie przyjeżdżali z zagranicy, z najodleglejszych zakątków świata. A teraz Jarosław Kaczyński na krakowskim przedmieściu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, patrzę teraz na wyświetlany na ścianie Pałacu Prezydenckiego obraz mojego świętej pamięci brata i mojej świętej pamięci bratowej. Oni przed 14 laty oddali swoje życie, ale tych, którzy oddali to życie, było znacznie więcej. To było razem 96 osób. Te osoby leciały do Smoleńska
po to, by oddać hołd, wielokrotnie już o tym dzisiaj mówiliśmy, ofiarom Katynia. Tego miejsca, które jest symbolem zbrodni, wielkiej zbrodni, zbrodni, która miała miejsce nie tylko w Katyniu, ale w wielu innych punktach, zbrodni polegającej na wymordowaniu, na dokonaniu aktu ludobójstwa wobec niemałej części polskich elit, w szczególności jeżeli chodzi o elity wojskowe. To była zbrodnia zaplanowana, zbrodnia, która miała swój cel. Nie była zrobiona dla zabawy. Była zrobiona po to, by Polska nie mogła znów powstać jako niepodległe państwo, by Polska była radykalnie osłabiona. Tu okupanci niemieccy i okupanci sowieccy szli ręka w rękę. Z jednej strony zbrodnie niemieckie, mające szczególnie w pierwszym okresie okupacji ten sam cel, ten sam kierunek działania, a z drugiej strony bardzo być może, że w uzgodnieniu, chociaż nie mamy na to stuprocentowych dowodów, zbrodnie rosyjskie. Tak, Polski miało nie być. Ale byli też tacy, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej chcieli spojrzeć na sprawy naszego państwa i naszej części Europy nieco inaczej. Oni uważali, że Polska w jakiejś formie powinna istnieć, tylko jako państwo bardzo niewielkie, cofane gospodarczo, państwo, które będzie podporządkowane innym. W tym wypadku chodziło przede wszystkim o Niemcy. Ale historia toczyła się w ten sposób, że nie jeden raz te dwa duże państwa sąsiadujące z nami od wschodu i zachodu działały razem. Jakie remedium mogą i mogli mieć na to Polacy? Takim remedium jest z jednej strony siła narodu, jego zwartość, jego patriotyzm, jego wiara we własne siły, a z drugiej strony jest to siła państwa. Jeżeli chcieć krótko określić kierunek działania mojego świętej pamięci brata, to była to właśnie próba w niemałej mierze udana odbudowy polskiego patriotyzmu, czyli siły polskiego narodu, ale także budowy siły polskiego państwa. To było coś, co Polsce było potrzebne, potrzebne jak nic innego, ale co bardzo, ale to bardzo denerwowało tych, którzy Polskę już być może jako jakiś byt polityczny zaakceptowali, ale tylko w tym właśnie wydaniu słabego, podporządkowanego państwa, słabego, podporządkowanego, żyjącego kompleksami narodu. Lech Kaczyński sięgnął tutaj do pewnych zasobów, zasobów, które przyniosła polska historia. Z jednej strony był to zasób najbardziej nieodległy i taki, który znał najlepiej z własnego doświadczenia. To był zasób Solidarności. Stąd ta wielka akcja przypominania ludzi Solidarności, odznaczania ich. Bo przecież Solidarność miała być zapomniana. Ci z nas, którzy to pamiętają, muszą gdzieś, być może z zakamarków pamięci, przypomnieć sobie słowa, które wtedy na początku nowych czasów w 89 czy 90 roku padały, że trzeba schować sztandary Solidarności, co w gruncie rzeczy oznaczało, że trzeba tą tradycję,
która była tradycją walki o prawa pracownicze, o prawa robotnicze przede wszystkim, ale także tradycją walki o Polskę, odrzucić. I to był ten pierwszy zasób. Ale Lech sięgnął także do zasobów głębszych, tych z czasu walki przeciwko komunizmowi, walki zbrojnej, do tradycji żołnierzy wyklętych, ale także do tradycji Armii Krajowej, tradycji walki z okresu II wojny światowej. I szerzej, głębiej, odwołując się także do tego wszystkiego, co w naszych dziejach było silne, było patriotyczne, było zdecydowane. Chciał zmienić po prostu mentalność tej części Polaków, którzy jakby z naszych szans, z naszych możliwości, z wiary we własny naród zrezygnowali. Zrezygnowali niekoniecznie z własnej winy, bardzo często nie z własnej winy. Taki obraz polskich dziejów im sugerowano, można powiedzieć, tłaczono w głowy i w czasach komunistycznych, i niestety także po 1989 roku. Tu powstał konflikt zarówno z tymi, którzy mogli być śmiało określeni w najbardziej bezpośredni sposób jako postkomuniści, ale także konflikt z tymi, którzy ten postkomunizm jako specyficzny system, który powstał w Polsce po 1989 roku, chcieli podtrzymywać. I to, że działał w tym kierunku konsekwentnie, było na pewno jednym z powodów wielkiego niepokoju potężnych sił zarówno tu, w naszej ojczyźnie, jak i na zewnątrz. I z całą pewnością był to jeden z powodów tej tragedii, tego zamachu, bo trzeba tutaj używać słowa zamach. Tragedia tragedią. Tak, była to tragedia, ale to był zamach. Ale była także inna część, inny aspekt jego polityki. Tym aspektem była próba z jednej strony osłabiania naszego najgroźniejszego przeciwnika, to znaczy Rosji, osłabiania poprzez różnego rodzaju konstrukcje, w szczególności w sferze energetyki. Chodziło o to, by Rosję niejako otoczyć, by nie mogła terroryzować przy pomocy właśnie tej energetycznej broni, ale także, żeby miała po prostu mniej pieniędzy na zbrojenia, mniej pieniędzy na budowanie swojej siły i agresji, która z tej siły przecież wynika. I robił to naprawdę z dużą masterią, z dużą skutecznością. Można to znaleźć nawet na przykład w tych ujawnionych nielegalnie dokumentach amerykańskich. Ale robił to także jeszcze w jeden sposób, próbując konsolidować, co było i jest bardzo trudne, naszą część Europy, tą środkową Europę, tą Mitteleuropę, jak to nazywali Niemcy, właśnie w tych rozprawach z końca XIX i początku XX wieku, które przypisywały tej części Europy tą rolę bycia podległymi, słabymi, podporządkowanymi i jednocześnie biedniejszymi od innych. I tutaj także działał z pewną, choć powtarzam, to było bardzo trudne, skutecznością. To razem wziąwszy, a na pewno wielką rolę odegrały tutaj takie ważne momenty, jak sprawa agresji na Gruzję, i interwencja mojego świętej pamięci brata, te sprawy odegrały podstawową rolę w podjęciu przez naszych wrogów decyzji o tym, że ten polityk dalej już funkcjonować nie powinien.
i że to powinno być rozwiązanie ostateczne. Ostateczne, bo tylko one jest tak naprawdę zawsze skuteczne. Stalin mawiał, nie ma człowieka, nie ma problemu. Lech Kaczyński był problemem, wielkim problemem dla Rosji i nie tylko dla Rosji i dlatego musiał odejść. Ale spójrzmy teraz na obecną rzeczywistość, bo przecież te uroczystości, w których uczestniczymy, ta konsekwencja w ich prowadzeniu ma obok celu związanego z uczczeniem zmarłych, obok tego wszystkiego, co wynika z sentymentu, także i ten cel, by tą politykę podtrzymywać, by podtrzymywać to wszystko, do czego on dążył. A to wszystko jest dzisiaj, proszę państwa, odrzucane. Władze 13 grudnia, koalicji 13 grudnia w sposób niezwykle konsekwentny odrzucają tą politykę, właściwie we wszystkich jej aspektach. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Musimy wiedzieć, że naszym celem, celem, które będzie także realizacją testamentu Lecha Kaczyńskiego i tych wszystkich, którzy razem z nim pracowali, którzy go wspierali, jego żony, wszystkich przyjaciół i współpracowników, jest przeciwstawienie się temu, co dziś dzieje się w naszym kraju, co dzieje się i w sferze odnoszącej się do prawa, prawa, które jest dzisiaj całkowicie deptane, odrzucane, które w gruncie rzeczy nie obowiązuje i konstytucja już dzisiaj praktycznie w Polsce nie obowiązuje, ale także w ogromnej, ważnej sferze gospodarczej i społecznej. W sferze gospodarczej odrzucane jest wszystko, co przeszkadza Niemcom. Tutaj można powiedzieć, mówiłem o tym nie tak dawno, że Tusk jest rzeczywiście bardzo rzetelny. Te zobowiązania wykonuje. Tych, które podjął w stosunku do społeczeństwa, no jakoś nie ma specjalnej zdolności czy chęci do ich realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o te niemieckie, to można powiedzieć, energia w nim kipi. Ale to nie tylko chodzi o relacje z Niemcami. To chodzi o coś jeszcze dużo ważniejszego. Chodzi o to, by Polska mogła się naprawdę rozwijać, by Polakom mogło się dobrze żyć, byśmy w końcu mogli odrzucić te nasze kompleksy, byśmy mogli być silni, bo naprawdę w tym miejscu Europy jest terytorium, jest, jeszcze raz użyję tego słowa, miejsce tylko dla silnego państwa i dla silnego narodu. I to przesłanie, o którym na początku mówiłem, musi być podtrzymywane. I tu nie może być podziałów. Nie może być podziałów między polskimi patriotami. Różnego rodzaju szczegółowe czy personalne kwestie nie mogą dzielić. Musimy iść razem w wielkim marszu. W wielkim marszu, który będzie z jednej strony marszem jak najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu 10 maja, ale który jest i powinien być także marszem w znaczeniu bardziej przenośnym. Naszym stałym dążeniem do tego, by to, co dziś w Polsce się dzieje, było tylko fatalnym incydentem. I to incydentem, który już nigdy się nie powtórzy.
byśmy na tą drogę, którą kiedyś wskazał nam Lech Kaczyński, wrócili i szli nią aż do momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć: tak, jest silne polskie państwo, jest silny polski naród. Zły czas minął. Jest nasz czas, polski czas. Nie dlatego, że kogoś chcemy sobie podporządkowywać. Nie dlatego, że chcemy żyć na czyjś koszt. Tylko dlatego, że mamy prawo być wielkim narodem. I musimy być wielkim narodem. I pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że taki jest sens także tego naszego dzisiejszego spotkania. I oczywiście musimy pamiętać jeszcze o czymś innym. Ja ciągle słyszę, nawet dzisiaj słyszałem od różnych dziennikarzy, którzy mnie zaczepiali: no przecież komisja Macierewicza, pana Macierewicza, pana Antoniego Macierewicza, warto mu tutaj... Nie przedstawiła dowodów zamachu. Otóż przedstawiła dowody. Przedstawiła dowody. To był zamach. Musimy o tym wiedzieć i musimy mieć odwagę o tym mówić, bo bardzo wielu w Polsce o tym doskonale wie, a niektórzy, wcale nie mało liczni, wiedzieli od samego początku. Tylko albo interes, albo właśnie brak determinacji, odwagi nie pozwalał im o tym mówić. I dlatego dziś o tym mówić musimy. To był zamach Putina, a co do udziału innych, no to może to jeszcze jest przed nami, żebyśmy do końca o tym wiedzieli. Ale powtarzam, to jest część zadania, bardzo ważna, ale to główne to silny naród, silna Polska, zjednoczona nasza część Europy. Zjednoczona oczywiście nie w sensie budowania jakiegoś super państwa, tylko twardego sojuszu z poważną rolą naszego państwa, naszego narodu. Idźmy tą drogą, ale najpierw musimy pokonać tych spod znaku, który już w polskiej historii od przeszło 40 lat wiele znaczy, ale dzisiaj nabrał nowego znaczenia. Musimy zwyciężyć z tymi z 13 grudnia. Dziękuję. Tak, proszę państwa, zwyciężymy. To było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na krakowskim Przedmieściu, wystąpienie w 14. rocznicę tragedii w Smoleńsku. Tak, kiedy słuchałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to przypominały mi się te kolejne niestety odsłony hańby, ponieważ przemysł pogardy, jak wiemy, a nie jest to sprawa jednostkowa, nie chodzi tu o poszczególnych dziennikarzy, tylko o całą machinę rozpętaną dużo wcześniej, tak naprawdę rozpętaną już w momencie wyboru Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ten przemysł pogardy absolutnie nie oszczędzał Jarosława Kaczyńskiego nawet po śmierci jego brata, bo warto też przypomnieć, że kiedy Jarosław Kaczyński napisał słynny list do ambasadorów przebywających w Polsce i do eurodeputowanych, i w tym liście wspominał, to było niedługo po zbrodni smoleńskiej, przestrzegał przed rosnącym bardzo szybko imperializmem Rosji, przed Władimirem Putinem. To Radosław Sikorski, obecny szef polskiej dyplomacji, mówił tak: ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach, czy nie. To się pojawiało w wielu wypowiedziach
wykorzystywanie tej osobistej tragedii i tego, że Jarosław Kaczyński w jednej z publikacji no, stwierdził coś, co było oczywistą oczywistością. Znaczy, po takiej tragedii nie sposób sobie nie radzić jakkolwiek poprzez lekarzy farmakologicznie, no bo człowiek by po prostu zwariował, no. O ile ma jakąś wrażliwość, której, jak widać, panu Sikorskiemu brakowało, przynajmniej wtedy bardzo mocno. Pamiętam, jak inne środki. Pamiętam, jak pan Borys Budka i pani Henryka Krzywono z mównicy sejmowej krzyczeli na Kaczyńskiego, że kala pamięć własnego brata, i było to również kilka miesięcy po Smoleńsku. Więc tej pogardy było strasznie dużo. A jeszcze wracając do kwestii zamachu, do dziś słyszymy, no dziś już mniej słyszymy, jak od momentu, kiedy Putin dał się poznać nawet już ostatnim, przepraszam, półidiotom jako zbrodniarz wojenny. Słyszymy, że no to jednak wtedy nie było możliwe, no bo to przecież Rosja, no to duże państwo. A w jakim innym państwie mogłoby dojść do zamiany ciał, na przykład do tego, że się ludzi po prostu wysyła pod zwłoki podpisane nie tak, jak one powinny być podpisane? W jakim z kolei innym państwie, jak ówczesna Polska, mogłoby dochodzić do tego, że kiedy pojawiały się żądania ekshumacji, no ponieważ normalna rodzina chce, żeby w grobie, gdzie jest napisane, no przysłowiowy Jan Kowalski na przykład, żeby leżały zwłoki ojca, dziadka, rodziny. Również Gazeta Wyborcza do dzisiaj zresztą pomstuje na to i piętnuje, że jak można było się godzić na ekshumację i tak dalej, i tak dalej. Niszczenie wraku. To wszystko już wtedy przemawiało za tym, że mamy do czynienia z kompletnym zbydlęceniem strony rosyjskiej, i każdy, kto brał udział w tym, żeby to zbydlęcenie jakoś lukrować w Polsce, no powinien się znaleźć na liście wiecznej hańby, i zresztą no, w moim sercu jest. Pan prezes Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na jedną fundamentalną rzecz. Z Lechem Kaczyńskim wiąże się takie powiedzenie: warto być Polakiem, warto by Polska trwała. To była podstawa, po pierwsze, dumy z narodu i dumy z państwa, i robił to dumny prezydent. Ja tylko podkreślę, że pan Lech Kaczyński, świętej pamięci, był pierwszym wolnym prezydentem Rzeczpospolitej. Lech Wałęsa, wiadome uwikłania. Aleksander Kwaśniewski, wiadome. Lech Kaczyński, wolny człowiek, który nie miał nic na sumieniu, miał wspaniały życiorys. No potem przyszedł Bronisław Komorowski, który życiorysowo był niezły, ale to, jak sprawował funkcję, to już rozpacz po prostu. I to był pierwszy dumny prezydent, z którego nie można się było do niczego przyczepić, bo jego droga życiowa uzasadniała to wszystko, co głosił. I ta idea Polski silnej. O ile Polska w tym czasie wskoczyła cywilizacyjnie pod względem wielkości PKB, znowu to wszystko się wali, bo to nie są istotne rzeczy za koalicji 13 grudnia. Nadanie Polsce tego impetu, tego dążenia do siły, do tego, żeby ludzie byli dumni z własnego państwa, to jest Lech Kaczyński. Teraz wielu o tym zapomina po prostu. Gdyby nie było tego prezydenta, a wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby jeszcze była jedna kadencja. Mm-hmm. Nie ta pusta, nie ten pusty przebieg za pana Bronisława Komorowskiego, tylko normalna kadencja prezydenta. I to wyobrażenie państwa, które musi być przede wszystkim właśnie silne pod każdym, i nie tylko wyobrażenie, i budowanie jedności Europy Środkowej. Nigdy obecnie Grupa Wyszehradzka właściwie rozwalona, jakaś imitacja tam Trójkąta Warmiarskiego, która nie ma najmniejszego znaczenia. Nie do wyobrażenia jest sytuacja. Nie dość, że ci przywódcy tam, na przykład państw bałtyckich czy Ukrainy, lecą z Lechem Kaczyńskim do Gruzji, ale nigdy nie było takiego zjednoczenia wspólnych interesów, wspólnych wartości, jak wtedy. To wszystko zniknęło po prostu. Za Bronisława Komorowskiego zniknęło, bo wiadomo. Andrzej Duda próbuje to, przecież jakie są jego zasługi dla Międzymorza czy Trójmorza, właśnie dla ratowania grupy V4. To wszystko się rozwala na naszych oczach, czyli znowu
do władzy doszli destruktorzy, a nie konstruktorzy. Ile było oskarżeń pod adresem pana prezydenta Kaczyńskiego czy premiera Jarosława Kaczyńskiego, że a tam tego czy owego, ale wtedy po raz pierwszy była jasna polityka. Wszystko robimy, żeby Polska się liczyła w Europie, bo wtedy z nami będą się liczyć zarówno nasi sojusznicy, jak i nasi wrogowie. To są tak proste myśli, że aż dziw bierze, że ta banda nie jest w stanie tego zrozumieć. Część być może nie rozumie, a część doskonale rozumie, część doskonale wie od swoich mocodawców po obu stronach naszych granic i ze wschodu i z zachodu, bo o tym też musimy pamiętać, że przecież te wpływy i rosyjskie i niemieckie również wciąż są bardzo mocne, co widać będzie za chwilę na załączonym obrazku. Ja nie twierdzę, że pan marszałek Hołownia jest pod takim wpływem, ale jako się rzekło, jest to człowiek z krwi i kości TVN-u. W dniu dzisiejszym mija 14. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wśród ofiar katastrofy byli posłowie 6. kadencji. Bardzo państwa proszę o to, abyśmy dłuższą chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych, którzy stracili tego dnia przed 14 laty życie, a chcieli swoją służbą, swoim życiem i postępowaniem służyć naszej ojczyźnie. Tak, Lech Kaczyński i pani Maria Kaczyńska również zginęli w tej katastrofie, o czym wspominaliśmy. Drodzy państwo, w obliczu majestatu śmierci wszystkich ofiar katastrofy, które czciliśmy dziś na cmentarzu powązkowskim, przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, czciliśmy niezależnie od ich przynależności partyjnej, od zajmowanego stanowiska, od poglądów, które z nimi dzieliliśmy lub nie, zasługują na nasz szacunek. Dlatego raz jeszcze proszę państwa o uszanowanie ich minutą ciszy. Panie pośle, minutą ciszy. Wieczny odpoczynek Radzi Leszpanie. Wieczny odpoczynek Radzi Leszpanie. Wieczny odpoczynek Radzi Leszpanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I przypomnieliśmy tę dzisiejszą sytuację w Sejmie. Niby oficjalnie można by powiedzieć, jeśli ktoś nie jest zorientowany, no wszystko w porządku, ale trzeba dodać, bo może to dla państwa było niejasne z tego materiału, pan Szymon Hołownia nie wymienił pary prezydenckiej na początku. Dopiero ponaglany czy mitygowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości no wykrzesał z siebie ten element odwagi, żeby przypomnieć, że tak, oni też zginęli, Maria Kaczyńska i Lech Kaczyński. Dlatego mówię o TVN-ie, ponieważ no trudno się spodziewać być może czegoś innego, choć ja po marszałku Sejmu, nawet w najmniejszym kraju świata, spodziewałbym się jednak no większej może empatii czy wrażliwości, wiedzy. Trudno powiedzieć, czego tutaj zabrakło. Chyba zabrakło po prostu wszystkiego. To bez serca takie wszystko. Tak, ale czy możemy też się temu dziwić, skoro całkiem niedawno, mówiąc o jakiejś ustawie, już nie pamiętam o której, marszałek Szymon Hołownia mówił troszkę drwiąc: spokojnie, jesteśmy na kursie i na ścieżce. No każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie, wie, że na kursie i na ścieżce to miał być samolot. Ale to był dowcip w stylu Macieja Sztura. Tak, tak, oczywiście. No w stylu Macieja Sztura, który mówi: macie tu, macie, ja tutaj żartuję, a państwo macie tu polew. I połowa sali rechotała, już nie będę przypominał nazwisk, które rechotały, bo może się dzisiaj uderzą w piersi albo chociaż w głowę. Więc tej szczególnej wrażliwości oczywiście ja panu Hołowni się nie spodziewam. Jeszcze tylko jeden cytat z dzisiaj. Nie ma miejsca na państwo, które wykonuje na grobach ofiar katastrofy polityczny taniec. I nie ma miejsca na państwo, które zmusza do ekshumacji. A na takie państwo, które oddaje wrogom po prostu śledztwo w sprawie swojej elity, to widocznie jest miejsce. I nie uspokoi mnie tutaj pan Hołownia, że gdyby to, nie daj Boże, zdarzyło się
za czasów jego jakichś wpływów na naszą rzeczywistość, czy on zachowałby się inaczej, czy podobnie jak Tusk przebijałby żółwiki w smoleńskim błocie, bo te żółwiki to można powiedzieć dobra fotografia tylko, ale cała ta postawa była jednym wielkim żółwikiem przybitym z Putinem w namiocie i tak dalej. Na szczęście poseł Michał Wójcik obronił godność polskiego Sejmu. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, 14 lat temu doszło do wielkiej tragedii narodowej i zginęli nasi przyjaciele, koleżanki, koledzy ze wszystkich formacji politycznych, można powiedzieć. Tu nie ma żadnego podziału politycznego. W ramach mojego wniosku formalnego, panie marszałku, chciałbym odczytać jednak listę wszystkich ofiar katastrofy. Pan Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska, pan Ryszard Kaczorowski, pani Joanna Agacka-Indecka, pani Ewa Bąkowska, Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, Tadeusz Buk, Miron Chodakowski, Czesław Cywiński, Leszek Deptuła, Zbigniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Duchniowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska. Gdyby ktoś z zagranicy patrzył na to, co dziś działo się w Sejmie, to pomyślał, że co oni, jakiś wypadek, jakieś nieszczęście. Tak, tak jakby no, pociąg się wykoleił albo typowe coś. Odfajkowanie, albo wiesz, coś typowe takiego. Odfajkowanie. A z kolei, kiedy patrzę na pomnik smoleński, przypominam sobie niedawne słowa ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o tym, że ten pomnik trzeba będzie zdemontować. Jak sobie myślę o wszystkich tych ludziach, jeśli można ich tak jeszcze nazwać, którzy tam dymią co miesiąc pod tym pomnikiem i są fanami Donalda Tuska, to myślę sobie, że jeśli Donald Tusk chciałby chociaż 1% swojego honoru w tej sprawie uratować, to już dawno powinien wezwać do tego, żeby oni po prostu stamtąd odeszli, żeby już tam nie wracali, żeby nie stali pod Wawelem, kiedy Jarosław Kaczyński chce złożyć kwiaty na grobie brata. Nie stać go na to. Nawet tej odwagi mu brakuje. No jest gorzej, że użyje swojego powiedzonka. Właśnie nowa wojewoda pomorska wywaliła tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ogóle zacierają ślady po nim, a przecież był związany z Uniwersytetem Gdańskim, był związany z Solidarnością jako pierwszy zastępca Lecha Wałęsy, który na co dzień właściwie kierował związkiem, bo Wałęsa przecież te wszystkie wizyty, spotkania i tak dalej. I taką osobę bardzo mocno, no bo warszawiaka, ale jednak wrośniętego w krajobraz Gdańska, wywala się z pamięci i robi to przedstawiciel państwa. To jest taki skandal, że ta pani powinna wylecieć natychmiast, po prostu wylecieć z posady. Warto jeszcze tylko przypomnieć o postawie pana Tuska, że pani Angela Merkel podczas spotkania 9 maja 2010 roku z Bronisławem Komorowskim tak bardzo chwaliła Tuska za postawę wobec Rosji właśnie po smoleńsku, że aż Komorowskiemu zdradziła, że Tusk otrzyma order Karola Wielkiego i on miesiąc z hakiem po smoleńsku od Niemiec otrzymał najwyższe odznaczenie za swoją postawę, między innymi wobec rządu Putina. A teraz jeszcze ostatni dzisiejszy nasz materiał poświęcony Smoleńskowi, tweet Grzegorza Schetyny, który pokazuje, czy oni się czegoś nauczyli. Dziś wspominamy wybitnych polityków i naszych przyjaciół, którzy 14 lat temu zginęli w katastrofie smoleńskiej. Ale nie możemy zapomnieć, jak PiS przez lata używał tej ogromnej tragedii do dzielenia Polaków i robienia polityki na trumnach za publiczne pieniądze. To się skończyło. Schylając głowy nad grobami ofiar katastrofy, obiecujemy im wieczną pamięć, a pamięć wymaga ciszy. No to dlaczego pan Grzegorz Schetyna nie skorzystał
z okazji. Może wyrzuty. Wtedy był wicepremierem. I ta cisza. Mógł dużo. Mógł dużo. Mógł wstrząsnąć swoim pryncypałem Donaldem Tuskiem. I o tyle dziwię się, że po tylu latach jednak próbuje się tym smoleńskim błotem obsmarować pan Grzegorz Schetyna, bo do tej pory był raczej powściągliwy i chwała mu za to, a dzisiaj nie wiem, czy ktoś go po prostu odpalił. Ja pamiętam Schetynę, jak na pogrzebie Sebastiana Karpiniuka krzyczał Seba, Seba, a potem sobie myślałem, kurczę, dlaczego dla tego świętej pamięci Seby niczego nie zrobisz jako jego przyjaciel, czegokolwiek, może chociaż raz byś powiedział, że Antoni Macierewicz, no niech sobie bada, to chociaż tyle, żeby tak nie pluć hejtem w człowieka, który miał odwagę stanąć naprzeciwko wielkiej machiny, już nie tylko putinowskiej, ale tych polskich mediów, które sprawę chciały jak najszybciej zamknąć pod dywanem, zwinąć w dywan i wyrzucić na śmietnik. Macierewicz miał tę odwagę, a Schetyna dziś, to jest odwaga, taki tweet? Co to jest w ogóle? No i te wycieczki takie, że ktoś na trumnach, jeśli ktoś na trumnach, ja przypomnę tylko tragedię, no też oczywiście tragedię, bo każda śmierć to jest tragedia, Pawła Adamowicza. I to jest, ma się wrażenie, że to jest ważniejsze niż zamach na prezydenta, na całe dowództwo armii i tak dalej, że jak się nie ma proporcji w takich sprawach, no to nie wiem, kim się jest. Niedoczekanie, panie Grzegorzu. Pamięć nie wymaga ciszy. Pamięć wymaga najpierw wyjaśnienia przyczyn zbrodni, a potem składania hołdów. Teraz reklamy, a po reklamach zajmiemy się już czymś innym. Tajne posiedzenie transmitowane na Sejmfliksie. Politycy nie wierzą w przypadek. Tajne posiedzenie klubu Lewicy było transmitowane w sejmowej telewizji. Politycy rozmawiali m.in. o taktyce partii dotyczącej prac nad projektem o liberalizacji prawa aborcyjnego, informuje portal Wirtualna Polska. To wyjątkowy skandal, który musi zostać wyjaśniony. Chyba że to nowe standardy trzeciej drogi, skomentowała Marcelina Zawisza. Dobry wieczór. Gdybym wierzył w bajki, to bym uznał, że to jest czysty przypadek, że kiedy trzeba przycisnąć lewicę w paru sprawach, właściwie to ją tak zmniejszyć radykalnie, zrobić jej przykrość, to jest najlepsza metoda ujawnienia, co oni tam knują, żeby cała Polska się dowiedziała. Nie wierzę w przypadki. To wygląda na celową zagrywkę. Nie wiem, czy nie mógł o tym wiedzieć sam Donald Tusk, bo jednak to ma znaczenie w koalicji. Wniosek pesymistyczny. Ci, którzy zostali tak pokazani roboczo i odtajnieni, uszy po sobie i powiedzą, no interesy są ważniejsze, te resorty, które mamy, te łupy, które zdobyliśmy, co tam się obrażać. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Krzysztof Fezet, dobry wieczór państwu w innej odsłonie naszego programu. Ja powiem ci, też nie bardzo wierzę. Mnie się wydaje, że to jest jakaś taka, no oczywiście ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, jakie partyjki, taka Watergate, ale prezydent Nixon przez kilka lat się wypierał, no dwa bodajże, tego, że brał udział w podsłuchiwaniu sztabu Partii Demokratycznej, aż w końcu poległ. Oczywiście nie sądzę, żeby ktokolwiek u nas przeprowadzał jakieś śledztwo, zresztą w Stanach to śledztwo też było jedną wielką fikcją, po prostu przychodził facet, wiceszef jednej ze służb i to wszystko nadawał jako tak zwane, tam już nie pamiętam jakie gardło, głębokie gardło czy wąskie gardło, jakieś gardło w każdym razie. Tak, głębokie gardło i nadawał to wszystko tam w garażach Bernsteinowi i Woodwardowi. Ale tak jak powiedziałeś, no gdyby chodziło o inną partię, tak, gdyby na przykład to nagrało się dziś jakiegoś PSL-u albo, tak, albo Koalicja Obywatelska, tak, prawda, w ten sposób, no oczywiście pomijam to, że konsekwencje byłyby pewnie troszkę większe wobec tych nagrywających, a tak to się dziwnie sprzęga akurat z sytuacją, kiedy na przykład Piotr Zgorzelski z PSL-u, jak mówię, tak jak pan Władysław każe mówić, Kosiniak-Kamysz, mówi, że o, ten rotacyjny dla Czarzastego, to no nie wiadomo, no, jeszcze, po co właściwie? Kupę czasu jeszcze. Jest dobrze, po co to zmienić? Tak, półtora roku jeszcze dajmy spokój. Pan Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi,
no będziemy chyba chcieli wicepremiera, jeśli dojdzie do jakiejś rekonstrukcji czy rozmów o tam roszadach różnych rządowych, no to my jako Polska 2050 chcemy wicepremiera. Tam się w tej chwili wszyscy ze wszystkimi gryzą. Kosiniak się zastanawia, czy iść za Tuskiem, no bo się boi nie pójść, tradycyjnie zresztą jest znany z wielkiej tygrysiej odwagi po prostu, chociaż to jest taki no pluszowy tygrys, tak jak kiedyś Tusk miał pluszowego liska, teraz ma pluszowego tygryska, żeby było zabawniej. Więc tam się wszyscy ze wszystkimi żrą, ale wszyscy chcą dołożyć lewicy. Tak. I o ile rozumiem Tuska, że dokłada lewicy, bo jakąś część elektoratu już im podebrał, to podbierze jeszcze, ale jaki interes... I podebrał im teraz, 7 kwietnia. Tak, jaki interes ma, przepraszam, Szymon Hołownia, żeby teraz grillować lewicę, skoro właśnie już jedyne, co mu zostało, to jeszcze trzymać się jakoś w kupie, za przeproszeniem, nomen omen, z tą lewicą, wobec Tuska. Nie rozumiem tej polityki. Nie mam tu jakiejś Schadenfreude, że tam ujawnia się, no bo mają świadomo, że jak w Sejmie gdzieś są kamery, to coś tak, się to może nagrać. Swoją drogą tajna narada, tak? Prawda? Oj, jaka tajna. To od razu, a jak jest klauzula tajności, to tym bardziej kusi, żeby to zrobić, ale jest jednak czymś, i tu stanąłbym w obronie lewicy, żenującym, że nie można mieć zaufania do administracji Sejmu, do władz Sejmu, że tam mogą się dziać takie rzeczy. No to jest, jeśli to jest elita podobno, tak? Jeśli elita stosuje wobec siebie takie gangsterskie metody, to co to jest za elita? To jest zwykła dintojra. Jakie metody może stosować, jeśli takie metody stosuje się wśród przyjaciół, wśród serdecznych przyjaciół, psy lewice zjadły być może, to jakie metody są stosowane wobec opozycji? No to już mniej więcej wiemy. No widzimy pana, po historii panów Wąsika, Kamińskiego czy Ziobry, jakie to są metody i jakie to jeszcze mogą być metody. Więc takie nagranko, no to rzeczywiście, no to oddajmy głos panu Szymonowi Hołowni, oj tam, oj tam. 28 lat. Wszystkie projekty, choć trochę dotykające, liberalizujące prawo aborcyjne, były w Sejmie wyrzucane do kosza w pierwszym czytaniu. W ciągu tych ostatniego półtora miesiąca czy miesiąca słyszałem wszystko na swój temat. Słyszałem wszystkie obelgi, oskarżenia, wszystkie zarzuty, jakie można było usłyszeć. Wszystkim tym, którzy nimi miotają, jeszcze raz mówię i powtarzam z całym spokojem. Dość kłótni, do przodu. Załatwiajmy sprawy. Rozmawiajmy o rzeczach, a nie o tym czy o tamtym. Ta atmosfera jest podgrzana oczywiście, dlatego że to jest rzecz, która różni koalicjantów. Ona nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej. No dobrze, dobrze, ale nawet te rzeczy, które są przedmiotami umowy koalicyjnej, też różnią koalicjantów i w tej chwili tam się wszyscy ze wszystkimi mają zamiar pozabijać. Donald Tusk nawet tam nie podejdzie, mówi, że awanturka mu się nie podoba. No przecież kto rozpętał tę awanturkę? No najpierw zaprosił lewicę podobno do rozmów o wspólnym starcie w wyborach samorządowych, po czym, z tego co mówi pan Biedroń, zanim się rozmowy zaczęły, już się zakończyły, bo jednak sobie wymyślił, dobra, już ich tam ogrillowałem troszeczkę. I to w takiej upokarzającej formie, przez pośredników. Bardzo, bardzo. Teraz chcę wyjąć PSL z trzeciej drogi, żeby Hołownia został sam. Hołownia zdaje się już jest w ogóle tak zakręcony, że mu zostało już tylko, przepraszam, wchrzanianie popcornu, bo niewiele więcej go zdaje się w tej polityce spotka, jeśli nadal będzie taki śpiący po prostu jak swojego czasu Rafał Trzaskowski, bo politykę jakoś, jak wszyscy wiemy, może z wyjątkiem pana Szymka, to nie jest zabawa w jedzenie popcornu i oglądanie komedii w kinie, tylko to jest śmiertelnie, jak wiadomo, poważna rzecz. No ale zauważyłeś, że tu wygrała taka cecha charakteru pana marszałka, która się nazywa narcyzm. Ojej, ojej. Bo on nawet w A kiedy wypadku, przegrała? Ona wygrała w dniu urodzenia pana Szymona. O, tak. Więc on tak ma od dziecka. Tak. I on musi wykorzystać każdą okazję. Zobaczcie, ja jestem taki ważny, jak ktoś mnie tu próbuje pominąć. Moja decyzja, słuchajcie, ja was namawiam do takich rzeczy. I to też wynika trochę z, jakby to powiedzieć, strasznego przekroczenia, strasznego poziomu zakochania w sobie pana Szymona, bo on już tak ex cathedra zaczął przemawiać,
że przestał się starać o to, żeby tam coś był dowcip, coś. Teraz to już tak narympał, to już jest takie męczące po prostu. Panie Szymonie, no widownie, pan wie, z telewizji tam są te rankingi oglądalności, a pan przecież tylko to robi, to o widownię trzeba dbać. Jak pan się zaniedba, to zmienią program albo prowadzącego. No tak, i wtedy pan Czarzasty jednak postawi na swoim i on chwyci tę laskę marszałkowską. No to oddajmy głos koleżance pana Czarzastego. Wiele osób o tym mówi, że to jest koniec Włodzimierza Czarzastego. Panie redaktor, naprawdę mówienie o końcu jakiegokolwiek polityka uważam w emocjach, które są, jest zawsze przedwczesne, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy bardzo konkretnie. Czy pani się spodziewa rekonstrukcji, która będzie niekorzystna dla lewicy? Nie. I zakwestionowania losu Włodzimierza Czarzastego i jego przyszłości politycznej. Nie spodziewam się tego. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, to nie będzie o tym decydował Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, tylko będzie decydował o tym premier w porozumieniu ze wszystkimi swoimi koalicjantami, w którym, gdzie jest również Lewica, to po pierwsze. Po drugie, ja nie chcę być złośliwa w stosunku do marszałka Hołowni, bo go lubię, ale ja rozumiem, że po całej tej dyskusji na temat praw kobiet, która pokazała ludziom, jakie jest stanowisko marszałka Hołowni, on też nie ma tej pewności, że będzie miał dobre notowanie jako prezydent. Mówię, wszyscy się ze wszystkim już tam teraz jako prezydent? Kochają, znaczy wszyscy wszystkich kochają, przepraszam, bo ze wszystkimi to się kocha chyba Donald Tusk w tej chwili, zdaje się, tam mówiąc oczywiście przenośni. Nie wiem, jaki prezydent pan Szymon Hołownia. Dzisiaj się ukazał ranking, z którego wynika, że na razie na prowadzeniu, co wskazuje na to, że ta fala wyborów samorządowych, sejmikowych, ona wcale nie maleje, tylko wręcz wzbiera, czyli wzbiera po prostu niechęć, gniew ludzi również za to, jak strasznie dali się wydonaldować panu Tuskowi, bo w tym rankingu najwyżej jest w tej chwili, tam było takie zestawienie, że ktoś lub ktoś, i było Morawiecki lub Szydło, ma wyżej niż Trzaskowski. Hołownia zajmuje tam trzecią pozycję w tym rankingu, ma 19%, co wskazuje na to, że ten pociąg już mu dawno odjechał. Zresztą on sam się do tego przecież, Hołownia, przyczynił. Natomiast co pan Czarzasty z tym wszystkim zrobi, to ja nie wiem, może już czas, żeby zrobił to, co kiedyś obiecał, że trzeba iść do domu, powiedzieć: Włodek, walnij się w łeb, po co ci ta polityka. Ja oczywiście tego nie życzę nikomu, ale to tak pan sam pan Czarzasty tak o sobie mówił. Mnie natomiast niepokoi ewolucja pani Joanny Scheuring-Wielgus. Ewolucja w sensie darwinowskim? Nie,